Eric, spec od efektów w Pixarze. Sara Beth, robię to samo. Efekt to animacja wszystkiego, co się rusza. Oprócz postaci. Zespół od efektów tworzy zjawiska przyrodnicze. Na przykład pył. Dym. Ogień. Wybuchy? No. Nie. Tworzymy też wodę w wielu postaciach. Wiernie odzwierciedlić wodę to trudne i ciekawe zadanie. Występuje ona w różnych formach. Jest jeziorem, w którym pływasz, lub rwącą, niebezpieczną rzeką. Rodzaj wody zależy od fabuły filmu, a sposób przedstawienia od jej relacji z postaciami i od tego, jak blisko niej jesteśmy. Do odzwierciedlania wody w komputerze służą m.in. cząstki. Weźmy jedną cząstkę. Działamy na nią siłami, na przykład wiatru lub ciążenia. Przyciągają ją i odpychają inne cząstki. Jeśli weźmiemy bardzo wiele cząstek i podziałamy na nie tymi siłami, stworzymy efekt wody. Prawdziwa woda składa się z maleńkich cząsteczek. Nasze cząstki, choć znacznie większe, zachowują się podobnie. Za pomocą matematyki i kodowania odtwarzamy prawdziwe siły. Trzeba by wielu lat, by po kolei animować miliony cząstek w tych scenach. Dlatego animujemy cząstki zbiorczo, za pomocą określonych zasad. Ciekawi Was, jak się robi animację wody? Dobre pytanie. Nauczycie się symulacji wody z wykorzystaniem cząstek. Bawcie się dobrze i sucho.